Dostałam niebieski tort. To przeznaczenie. A ja uwielbiam różowy, jak każda dziewczyna. Mój tort też jest różowy. Z truskawkami. Wow, jakie duże i apetyczne torciki. Ale zaraz. Co to za czarne nieporozumienie? Mam nadzieję, że przynajmniej smakuje dobrze. Dowiesz się troszkę później, bo ja już chcę jeść. Mój tort jest ozdobiony żelkami. Można się nimi pobawić, a potem je zjeść. Póki ty się bawisz, my podkradniemy ci kilka żelków. Zabierać łapy. Kto powiedział, że można dotykać mojego tortu? I moich żelków. Nie ważcie się. Dobra, nie krzycz już. Za wiele sobie pozwalacie. Sama sobie poradzę. Giną w twoich ustach jak w przepaści. Wow. Ale prędkość. Bardzo mi smakuje. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Okej. Czas na największe oko. Co za uczta. Jak ona to robi w takim tempie? Patrzcie, mam trzecie oko. Jak prawdziwe, fajnie. No co, żelki zjedzone, czas na tort. Krem jest przepyszny. Muszę wszystko dojeść. Innej opcji nie ma. Patrzcie, co wymyśliłam. Widzisz to? Aż mi się kręci w głowie. Mnie też. Skończyłam. Mary, patrz, jaki okropny tort. Nieprawda. Mam bardzo ładny torcik. Zostały już tylko nudne resztki. Mogę się ich pozbyć. Skoro Suzy skończyła, to teraz moja kolej. Mam nadzieję, że kolor mojego ciasta nie wpłynie w żaden sposób na jego smak. Coś mi mówi, że twój tort jest obrzydliwy. Chyba żartujesz. Jest niezły. Całkiem smaczny, a jaki sycący. Tak? A dlaczego omijasz te czarne brokuły? Bo ich nie znoszę. Wystarczy mi sam tort. Że co? Trzeba zjadać wszystko, co się ma na talerzu. Suzy, nie przynudzaj. Jestem szczęśliwy. Musisz to zjeść. Nie mam zamiaru. No to ci pomogę. Patrz, co tu mam. Otwórz buzię. Zaraz cię nakarmimy. Nie chcę. Leci samolocik. No dalej, dalej. Brawo. Fu, to jest okropne. Nienawidzę brokułów. Jeszcze troszeczkę. Za mamusię, za mamusię. To jest takie niedobre. Zobacz, jak ci fajnie idzie. Brawo. Teraz moja kolej. Mam fajny pomysł. Zemszczę się na Mary za te brokuły. Fuu, dlaczego twój tort tak brzydko pachnie? Brzydko pachnie? Ale jak to? Nie może brzydko pachnąć. Co ty robisz? Pogięło cię? O rany, masz teraz całą twarz w truskawkach. I w kremie. No i co z tego? Teraz jestem tak samo apetyczna jak mój tort. Co prawda, to prawda. Może nas też w nim zanurzysz. Nie ma mowy. Wolę go zjeść sama. Kurczę, musimy uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Wow, co to za wynalazek? Sprawdźmy, jak to działa. Wszystko jasne, to maszyna z gumami do rzucia. Ale czad! Ja też mam coś fajnego, tylko wiele większego. Nawet nie dam rady objąć tego rękami. Póki Zach próbuje przytulić swoją maszynę, ja chcę spróbować zagrać i zdobyć trochę gum. No to zaczynam. Hurra, ale szczęście! Jeden raz zagrałam i już trafiłam w dziesiątkę. Niesamowite. Ale dlaczego maszyna dała mi tylko jedną gumę? Chcę więcej. Pyszne.
Zagram jeszcze raz. Ej, co to za durna maszyna? Nie działa. Jak zdobyć gumy? Wiem. Rozbiję to młotkiem. To ma być młotek. Wygląda jak wykałaczka. Myślicie, że to zabawne? No to czas na ciężką artylerię. Co powiecie na to? A masz! Żegnaj, maszyno. Witajcie, gumy. Wszystko w porządku? Nikomu nic się nie stało? Nie bój, żaby. Już nie muszę się męczyć. Po prostu zjem wszystkie gumy. Jakie dobre. Patrzcie. Prawdziwa guma do rzucia. Ale fajna. Wow. Gumy Suzy wyglądają przepysznie. Muszę jak najszybciej wydobyć z maszyny swoje. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To chyba nie będzie zbyt łatwe. Nie udaje mi się. Bo źle to robisz. Trzeba działać powoli i bardzo precyzyjnie. Co się tak spieszysz? Daj ci pokażę. Powoli, powoli. Każda guma musi wpaść do tej dziurki. O tak! Zak Wszechmogący znów uratował sytuację. I dostaje za to nagrodę. W postaci wszystkich zdobytych gum. Co takiego? Poradzę sobie z nimi bez ciebie. Masz! Wow, super sposób na jedzenie gum. Bez brudzenia sobie rąk. Z maszyną też nie musiałam się męczyć. Dzięki, Zak! Tak mi dziękujesz? No okej. Mam przed sobą całą masę smakołyków. Wystarczy tylko wrzucić pieniążek do maszyny i dostanę gumy. O jacie! Wypadło tyle gum, a w środku nic nie ubyło. Starczy mi tego na długo. Dziewczyny, jak to się stało, że każda z was miała gumę, a żadna się nie domyśliła, żeby zrobić balona? Rzeczywiście. To pewnie dlatego, że nie chciałyście przegrać. Takiego balona jak ja nie zrobiłaby żadna z was. Patrzcie! O rety, on jest nawet za duży. Patrz, Zak odlatuje. Pomóż mi go przytrzymać. Zak, stój! Ojej. Pomocy! Ojej. Niezły ubaw, co? Słyszysz? Chyba nasz kosmonauta leci z powrotem na Ziemię. Wszystko pod kontrolą. Zak, ale z ciebie pajac. Lepiej załóż spodnie. Agrafka? Ale po co nam to? Nie mam bladego pojęcia. Ja też nie. Chociaż myślę, że w środku tych balonów czeka na nas coś pysznego. Pozwólcie, że pierwsza to sprawdzę. Okay, here we go. Zaczynam. Wow, to przecież Skittles. Niesamowite. A jak tego dużo? Super. Chcę wciągnąć wszystkie naraz. Pychota. Super. Okej, Zak, teraz ty. Dobra, zgodnie z etykietą na balonie w środku czeka na mnie syrop czekoladowy. A najlepiej jeść go z goframi. Podstawię pod balona gofra i deser gotowy. Kurczę, dlaczego wszystko pociekło na mnie? Trochę nie wycelowałeś z tym gofrem. Trzeba było podstawić go bardziej na lewo. Bardzo śmieszne. Ale wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Teraz będę miał odlotowe czekoladowe wąsy. Co to ma być? A może taki jak kotek? Porażka. Dajcie spokój, ale z was nudziary. Zjem sobie suchego gofra. A co ja mam zrobić? Jeśli przebiję balona, Fanta wyleje mi się prosto na głowę. Wygodniej będzie pić ją prosto z balonika przez słomkę. Ojej.
Jaka orzeźwiająca! Ej! Po co tu sterczycie? Wara od mojej Fanty! Co za chciwuska! Pora dać jej nauczkę! Mam pomysł! Raz, dwa, trzy! Co ty narobiłeś? Jestem cała mokra i lepka! Następnym razem się pod... Coś mi mówi, że czeka mnie coś pysznego. A ja wręcz przeciwnie, myślę, że w tym pudełku jest coś bardzo ostrego. A nie chcę, boję się! Daj spokój, nie przejmuj się. Nawet jeszcze nie spróbowałaś. Pozwól, że dam ci trochę czasu i zacznę pierwsza. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w strzykawce. Wow, pyszny deszczyk, świetnie! Masz rację, jest pyszny. To znaczy, że w środku tej torebki czeka na mnie również coś pysznego. Jak na razie wygląda to jak jakiś proszek. On strzela, ale super! Ojej, co za efekt! Podoba mi się to, naprawdę fajne uczucie. Chyba zjem to wszystko naraz, wtedy efekt będzie jeszcze lepszy. Ojej, chyba przesadziłam, aż mnie wykręca z tego wszystkiego. Coś jest nie tak z tym proszkiem. Nie sądzę, że twój język powinien być taki niebieski. Przesadziłaś. Dokładnie, pomóż mi. Trzeba tylko zmyć to niebieskie coś. Dzięki bardzo, to naprawdę pomogło. Myślałam, że zostanę z tym niebieskim językiem do końca życia. Suzy, już czas, żebyś i ty zobaczyła, co masz w pudełku. Ale ja wiem, co tam jest. Jestem pewna, że w środku będzie coś bardzo ostrego. Uwielbiam chipsy, ale ten mi się nie podoba. Mam złe przeczucie. Tak jak mówiłam, prawie stopił mi się język. Nie, nie chcę tego jeść. Rozumiem, ale zasady mówią jasno. Musisz to zrobić. W przeciwnym razie po co w ogóle gramy w tę grę? Dobra, ale jeśli wybuchnie pożar, to będzie twoja wina. Oj, oj, już czuję, że zbliża się coś bardzo nieprzyjemnego. Dziwne, coś długo jej nie ma. A, chyba ją widzę! Jestem. To był najstraszniejszy i najdłuższy lot w moim życiu. Prawie mnie zabiłaś, jak mogłaś. Nie krzycz, to jest bardzo zabawne, podobało mi się. No, no, to chyba jakiś krokodyl. Wygląda słodko. Ale co on robi? Ups, to przezabawne. On naprawdę zachowuje się jak żywy. Suzy, mój krokodyl, chce cię ugryźć. Nie mam czasu, muszę podnieść pokrywkę. Twój klosz może poczekać, krokodyl i tak cię ugryzie. To boli. Mówiłam ci, żebyś mnie nie dotykała i zabierz stąd swojego krokodyla. To chyba nie jest zwykły krokodyl. Na zewnątrz krokodyl, a w środku smaczny lizak. To będzie mój lizak. Nie, nie, teraz ja go mam. Lepiej zobacz, co masz pod pokrywką. To prawda. Na mnie też może czekać coś pysznego. Ups, nie, to nie jest smakołyk. To przycisk. Może jak go nacisnę, to pojawi się coś fajnego. Co się dzieje? Boję się. Co to jest? Dlaczego wszystko jest takie dziwne? Słuchaj, to jakieś cukierki. Co ty robisz? Dlaczego mnie oklejasz? Myślę, że to dlatego, bo to jest coś bardzo szkodliwego. Mówi, że można jeść tylko w rękawiczkach. Dziwne. Dlaczego nie można tego dotykać, ale można jeść? No to spróbuj, powiesz, jak smakuje. Z jakiegoś powodu nie mam ochoty na jedzenie. Ale mam nadzieję, że to tylko jakieś smaczne słodycze. Uh-oh.
Wow, jakie to jest kwaśne! Lubię kwaśne cukierki. Jeśli ci nie smakują, to sama je zjem. Pyszne, chcę więcej. Jess, dlaczego tak dużo ich zjadłaś? Dziwne uczucie, nigdy wcześniej tak nie było. Coś jest ze mną nie tak. Przecież zjadłaś całą puszkę tych kwaśnych cukierków, a nie można ich nawet dotknąć. Muszę się ukryć w bezpiecznym miejscu. Spójrz, ten cukierek wypala dziury w krześle. Czy możesz sobie wyobrazić, co dzieje się z tobą? Już nigdy więcej ich nie zjem. Dziwne, mam tu jakiś sedes i co mam z nim zrobić? A ja mam żelkowe oczy i to nie jedno, a całą górę. To naprawdę super, ale co ja mam zrobić z toaletą? Ty sobie pomyśl, a ja zjem w tym czasie moje smakołyki. Chcę sprawdzić, jak dobre są. Wow, w środku mają tak dużo pysznego syropu. Same żelki też są całkiem niezłe. Spójrz, nie tylko można jeść oczy, ale można się nimi też bawić. Wyglądają, jakby były prawdziwe. Wolę je jednak zjeść i to wszystkie naraz. Fajnie, i jak to smakuje? To jest naprawdę dobre. Ojej, za dużo ich zjadłam. Utknęło mi w gardle. Pomóż mi! Co mam zrobić? Jak mogę ci pomóc? Wiem, kiedyś coś mi utknie, używam przepychacza do rur. To nieco inna sytuacja, no ale... Gotowe! Chyba uratowałam ci życie. Tak, dzięki wielkie. A teraz wypróbuj swoją toaletę. Co to w ogóle jest? Racja, najwyższy czas, żeby to sprawdzić. Do czego służy ten sedes? Nie wiem, ale wiem dokładnie, do czego służą te chupa chupsy. Zawsze można polizać coś pysznego i tym razem jest podobnie. Fajnie, że są dwa. A gdzie się podział drugi? Chci wózka, lizakiem się nie podzielisz? Nawet nie zapytałaś o pozwolenie, złodziejko. Jak bez lizaka spróbuję posypki, która jest w toalecie? To jest kwaśne. Nadaje lizakowi fajnego posmaku. Skoro nie mogę mieć lizaka, to chociaż spróbuję tej posypki. Założę się, że jest naprawdę dobra. Ojej! Przepraszam, to niechcący. Nie martw się, zaraz ci pomogę. To moja wina, więc ja się tym zajmę. To dość trudne, więc potrzebuję pomocy. Dzięki. Mówiłam, że ci pomogę. Wspaniale, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Mogę pierwsza podnieść klosz? Naprawdę chcę wiedzieć, co tam na mnie czeka. Co za niespodzianka! Cała masa truskawek. Właśnie truskawki to moje ulubione owoce. Mogę więc zjeść ich tyle, ile tylko zmieszczę. Ale samo jedzenie jest nudne. Trzeba znaleźć lepszy sposób. Na przykład taki. Prawdziwa owocowa sztuczka. Co o tym myślisz, Jess? To niesamowite! Podoba mi się! A to jeszcze nie wszystko. Mogę je podrzucać ile zechcę, a potem je łapać. To takie zabawne. Chyba Suzy nie będzie miała nic przeciwko, jeśli ja też spróbuję jednej truskawki. Oczywiście, że będzie. Więc zanim się naprawdę zdenerwuję, oddaj mi ją. Zabrałaś mi truskawkę, nie wstydź ci? Chciałam tylko zjeść coś pysznego. No to podnieś klosz i sprawdź, czy masz tam coś smacznego. Właśnie, genialny pomysł. To lizak. Taki duży i taki ładny. Ciekawe, co jest w środku. A, to karaluch. Fu, ja na pewno tego nie zjem. Czego się boisz? Karaluch jest w środku i nie może się nawet ruszyć, więc zjedz to, pomogę ci. I jak? Mówiłam ci, że nie ma się czego bać. Tak, jak na razie jest w porządku. Karaluch jest na patyku! Gdzie? Mówiłam, wiedziałam, że będzie naprawdę źle. Dorwę tego karalucha, zaraz załatwię go kapciem. A masz! O nie, teraz usiadł na kapciu, wyrzucę go. O, zniknął. O nie, jest tutaj, siedzi mi na głowie, uratuj mnie. Spokojnie, jeśli twój kapecz nie dał sobie rady, to mój, który jest o wiele większy, na pewno wykończy tego karalucha.
Ups. No przynajmniej nie ma Karalucha. My. Pachnie czekoladą. Wspaniale. A ty co masz? Ja mam pizzę z gumy, tak jak myślałam. Jestem pewna, że smakuje o wiele lepiej niż czekolada. A tak przy okazji pięknie pachnie. Jest taka słodka. Pyszna. Uwielbiam gumę. Nie ma nic lepszego na świecie. Szalenie podoba mi się ten smak. Od razu tak pomyślałam. Ty nic nie rozumiesz, Jess. Od takiej pizzy nie można się oderwać. Mogłabym ją rzucić bez końca. Super. To najlepsza guma do rzucia, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, zapomniałam o balonach. Zobacz, co potrafię. Wow! Rewelacja, świetna zabawa. Mówiłam ci, że lubię dobrze zjeść. Przy okazji, jeśli zwinąć kawałek pizzy w rurkę, idealnie mieści się do buzi. Widzisz? Zostało mi tylko trochę. Chcę cieszyć się tymi ostatnimi chwilami. Zawsze będę pamiętać tę pizzę. Chyba już się skończyła. Kurczę, dlaczego tak szybko? Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Teraz moja kolej na przekąskę. Jestem pewna, że pizza czekoladowa będzie pyszna. Ekstra. Bardzo chciałabym jej spróbować. Myślę, że jeśli wezmę jeden plasterek, Jess niczego nie zauważy. Jestem pewna, że jest tak samo dobra jak pizza z gumy balonowej. Ej, gdzie się podziało moje jedzenie? Monika, odłóż pizzę na miejsce. Ale ja chciałam tylko jeden kawałek. Mogę dać ci w zamian resztę mojej gumy. Nie mam mowy. To nie jest dobra wymiana. Poza tym ta guma była w twojej buzi. Nie sądziłam, że jesteś aż taka wrażliwa, jeśli o to chodzi. Przestań mnie rozpraszać. Muszę zjeść jeszcze mnóstwo kawałków pizzy. Jeśli się podzielisz, to przyspieszymy ten proces. Mam już jednak inny plan. I tak dostanę swoje, zobaczysz. Jestem pewna, że Jess nie jest przygotowana na takie niespodzianki. Co się dzieje? Dlaczego lecę do góry? Miłego lotu, Jess! Mam lęk wysokości. Sprowadźcie mnie z powrotem na ziemię, proszę. Muszę się pospieszyć i zjeść pizzę, zanim balon pęknie. Super. Jest pyszna. Jednak lubię czekoladę tak samo jak gumę do rzucia. Jest taka delikatna, po prostu rozpływa się w ustach. Świetnie, już jestem w kosmosie. Co dalej? O nie, to kosmici. Pomocy, pękł mi balon, spadam. Pizza była niesamowita. Najadłam się dosyta. O, chyba Jess wraca. Masz rację, Monika, to ja. Co się stało z moją pizzą? Zjadłaś ją? Oczywiście, że nie. Ogromne czekoladowe ciastko, co za szczęście. Wielka guma balonowa? Super, od dawna chciałam poćwiczyć szczęki. Myślę, że to ja powinnam zacząć. Boże, nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. To ciastko jest takie ładne, że nie chcę go zepsuć. Ale ochota na słodki przysmak bierze górę. Pyszności. W środku jest mleczne nadzienie. Co za miła niespodzianka. Dobrze, że trafiłyśmy do tego challenge'u. W przeciwnym razie nigdy nie spróbowałabym czegoś takiego. Ech, został ostatni kęs. Najadłam się, ale niczego nie żałuję. Teraz wyglądasz jak hipopotam. Serio? Powinnaś troszeczkę odpocząć, zanim to wszystko przetrawisz. Jestem gruba, to straszne. Nie płacz, wiem jak przywrócić ci formę. Musisz po prostu poćwiczyć. Ta sztanga jest taka ciężka, ledwo mogę ją podnieść. Trzymaj szybko. Czy to na pewno pomoże? Nie jestem przyzwyczajona do dźwigania ciężkich rzeczy. Sztangę ciągnie mnie w dół! Wygląda na to, że naprawdę nie była gotowa do ćwiczeń. Mogę zrobić wyciskanie leżąc. Słuchaj, myślę, że dam radę. Dobra, ta sztanga jest teraz dla mnie za lekka. No i jak ci się podoba moja nowa figura? Dobra robota, możesz być z siebie dumna. Teraz twoje kolejne jedzenie.
To jest zadanie, z którym na pewno sobie poradzę. Pyszności. Super. To nie będzie trudne do zjedzenia. Patrz, włożyłam już prawie połowę do ust. Niezłe tempo. I po wszystkim pozostały tylko słodkie wspomnienia. Właściwie to zapomniałaś o drugiej części. Ups, chciałam już zrobić balony. A teraz masz gumę na całej buzi. To nic takiego. Szkoda, że muszę to wszystko wyrzucić. Stop. Co tu się dzieje? Chyba ktoś kradnie mi gumę. Monika, dowody prowadzą prosto do ciebie. Dlaczego zawsze kradniesz moje jedzenie? Będę musiała cię związać, żeby to się więcej nie powtórzyło. Myślę, że nasz challenge idzie świetnie. Podoba mi się, a tobie? Masz ochotę na gumę do rzucia? Widzę, że nie. No dobra, to sama ją zjem. Możesz mi wierzyć na słowo, że jest pyszna. Jess, nie powinnaś puszczać balonów, nie umiesz. O nie, Monika utknęła w balonie. Wygląda na to, że miała rację. Wypuść mnie stąd! Już lepiej. Wydaje mi się, że przykleiłam się do podłogi, ale to nie jest najgorsze w tym wszystkim. Jess, jak się masz? Nie wiem, z czego się śmiejesz, nie jest mi do śmiechu. Ale wyglądasz bardzo śmiesznie. Wow, wielkie wiaderko Nutelli, jestem zadowolona. Zobaczmy, co ja mam. Jak dużo gumy! To prawdziwy prezent. Nie mogę się doczekać, kiedy to spróbuję. Spójrz, Monika, można w tym zanurkować. Nie robi to na mnie wrażenia. Moja Nutella jest tak czekoladowa, super. Chciałabym się w niej wykąpać. Wygląda naprawdę kusząco. Kurczę, chyba nie dali mi łyżki. Czym ja to będę jadła? Dobra, użyję rąk. Tak jest nawet lepiej. Smaczniej. Uwielbiam zlizywać smakołyki z palców. To takie miłe uczucie. I bardzo niehigieniczne. Fu. Po prostu jesteś zazdrosna, przyznaj. Ej, co to jest? Nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam spróbować trochę prosto z wiaderka. Monika, dlaczego to zrobiłaś? Mam czekoladę na całej twarzy. Nie na całej. A teraz na całej. Mam nadzieję, że to wystarczy, żebyś nie zbliżała się do mojej Nutelli. Narysowałaś mi wąsy? Dobra, udawajmy, że jestem kotkiem, który lubi się oblizywać. Świetny pomysł, nie będę przeszkadzać. Przy okazji wymyśliłam, czego można użyć zamiast łyżki. Myślę, że wygodnie będzie jeść krem patyczkiem. Nie wiem, co zamierzasz. Dokąd idziesz? Natychmiast potrzebuję zamrażarki. Chcę zrobić lody czekoladowe. Postawię to tutaj na jakiś czas. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Musimy poczekać, aby się o tym przekonać. Odmierzam czas. O, jak szybko mija. Tak jest nawet lepiej. To znaczy, że mogę już zabrać lody. Chyba zamarzły. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Pospiesz się i pokaż, co ci wyszło. Musisz być troszkę bardziej cierpliwa. Patrz, już wyciągam. Oto moje czekoladowe lody na patyku. Według mnie wyglądają niesamowicie. Oj, ten smak! Co za wspaniały plan, rewelacja! Sama jestem zachwycona. Ja też chcę polizać. Naprawdę dobre. Co ty sobie wyobrażasz, Jess? To moje lody. To nic takiego, o co ci chodzi? Nie mogę się oderwać. Szkoda, że zostało tak mało. Chyba zjem to wszystko naraz. Nie będę już potrzebowała patyczka. Nie musisz rozrzucać śmieci. Skoro już skończyłaś, to ja zaczynam. Myślę, że będzie pysznie i wesoło. Zastanawiam się, czy zjem tyle gumy. Zawsze możesz poprosić o pomoc. Jestem tutaj. Nie mam w zwyczaju wątpić w swoje siły. Jestem pewna, że dam radę. Najważniejsze, żeby nigdzie się nie spieszyć i po prostu cieszyć się chwilą. Zaczynam nabierać apetytu. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że nie wiesz, jak niesamowita jest ta guma. Tylko moja szczęka jest troszeczkę zmęczona. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie papierki wyrzucasz w moją stronę. Przepraszam, nie zwróciłam uwagi. Pozwól mi to posprzątać chwileczkę. Wystarczy zdmuchnąć je suszarką do włosów. Nic skomplikowanego. Jakie to miłe uczucie. Moje włosy tak pięknie powiewają na wietrze.
Widzisz? Mówiłam ci, że nie ma problemu. A gdyby tak za pomocą suszarki do włosów zrobić jedną wielką gumę? To niezły plan, warto spróbować. Udało mi się, Monika, widzisz to? Niesamowite. Zobacz, jak płynna jest ta guma. Jak zamierzasz ją zjeść? Już coś wymyśliłam, ale potrzebuję twojej pomocy. Wystarczy wlać gumę do buzi przez lejek. Monika, świetnie sobie radzisz, tak trzymaj. Guma się skończyła. Czuję się trochę dziwnie. Zaczynasz puchnąć od środka. Zaraz zrobię balona. Jess, teraz jesteśmy całe w gumie. Przepraszam, nie chciałam.